Cześć, witajcie. Dzisiaj Wam się chcę pochwalić, że dzikuski fajnie jedzą mój sztuczny pokarm, który stworzyłem niedawno. No, on jest całkowicie obtoczony przez nie, więc myślę, że im służy. No, myślę, że baza liści, czyli morwa, liść moringi i liść dębu to jest bardzo dobra rzecz dla nich. To nie jest pokarm typowo białkowy. Tu jest troszkę tych ślimaków zmielonych ze skorupką, ale to małe ilości. No i fajnie, że samiczki z jajami nawet się nie boją, podchodzą, jedzą. No super sprawa dla mnie, bo jednak tutaj nie ma za dużo pokarmu dla nich takiego naturalnego. Bakterie myślę, że są, ale trzeba pamiętać, że tutaj miałem neritiny, które powyciągałem. No tak żerały szybko krzemki i inne rzeczy, że stwierdziłem, że wrzucę je do jednego akwarium. Innego po prostu. Wszystkie razem będą same. Będę je dokarmiał ewentualnie, bo nie są w stanie te glony tak szybko rosnąć, bo one są bardzo żarłoczne. A tutaj te nasze Glaubrechti, Caridina Glauberti się nazywa, czy Glaubrechti, nie wiem jak się czyta, sobie świetnie radzi. Tym bardziej, że ten pokarm, jak widzicie, no trudno Wam tam pewnie przez kamerę zobaczyć, co się dzieje z tym pokarmem, ale on się nie kruszy w ogóle. On może się odłupać, ale od niego trzeba odrywać kawałki. Nie wiem dlaczego, jak mi to wyszedł, może po prostu za bardzo go przypiekłem, ale ślimaki się męczą, nie mają jak go zjeść od razu, za to krewetki się bardzo cieszą, bo mają po prostu te szczypce, swoje takie miotełeczki, one troszkę odskubują kawałek po kawałku i potrafią jeść, myślę, że godzinami nawet. Czy to mi brudzi wodę? No nie zauważyłem, żeby mętniała mi woda, żeby miał więcej jakichś glonów, więc myślę, że będzie fajnie wszystko. I teraz widzicie, no są samice z jajami, co się bardzo, bardzo cieszę i czekam na F1. Jak będą F1 i one dorosną i się rozmnożą, to mogę powiedzieć, że mam sukces. Muszę po prostu przytrzymać je przy życiu jak najdłużej, te krewetki i tyle w sumie. Na razie mi idzie bardzo dobrze. O dziwo, oczywiście z tymi krewetkami, bo redline to nie mam co nawet nagrywać. Są oczywiście, żyją jeszcze, ale tam co chwilę jakieś infekcje, jakieś tam na nich coś wychodzi, na ich pancerzyku. Prawdopodobnie są bardziej wrażliwe na różne patogeny chorobotwórcze i musimy poczekać, aż to statko przeżyje i odżyje. No, na razie nagrywamy to, co jest ładne, żywe, w dużych ilościach, czyli Red Orchidea. Myślę, że każdy, kto już hoduje kardynałki, może się pokusić na taką krewetkę, bo naprawdę nie są takie trudne. No mówię, no mam trzeci tydzień i nie widzę jakiegoś problemu z nimi, żadnego. Nie wiem, od początku po prostu przyszły w dobrym stanie dzikuski. Na początku w ogóle nie widziałem sami z jajami, przyznaję się, przez 3 tygodnie. I dopiero teraz widzę właśnie, że od paru dni, że się pojawiły samice z jajami, więc możliwe, że im się polepszyły warunki. Fakt, że miałem problem tutaj z pH, bo mi spadało do 7. Nie wiem z jakiej przyczyny, ale spadało. Więc musiałem więcej wodorotlenku wapnia dorzucać stopniowo oczywiście, żeby podbić to po prostu, nie wiem, KH niby 3 było, ale koło 7, 7,2, tak no, bardzo nisko. Teraz jest 7,5, nie jest może idealnie, no ale chyba im służy, skoro jajka noszą. No zobaczymy po tych maluszkach, co będzie. Mam tu parę maluszków oczywiście, nie nagram, wiadomo dlaczego nie nagram, nie mam takiej dobrej kamery. A krewetki pałaszują, ślimaczki pałaszują, pokarm mi wyszedł, krewetki mi wyszły, wszystko jest dobrze, więc trzymajcie się, na razie, cześć.